Rezerwat Seget na pograniczu Bytomia i Tarnowskich Gór został powiększony z 25 do 92 hektarów. Formalna decyzja w tej sprawie zapadła 27 stycznia, a dziś nastąpiło symboliczne otwarcie nowej części rezerwatu. Prezentujemy dzieło, dzieło śląskich leśników, którzy tyle lat dbali o ten rezerwat, którzy zainicjowali powstanie tego rezerwatu i cały czas wnioskowali do różnych instytucji, mediów, o powiększenie tego rezerwatu. To przepiękna enklawa takiego prawdziwie naturalnego lasu. Obszar nazywany także Zieloną Perłą Bytomia i Tarnowskich Gór powstał w 1953 roku. Las rośnie na terenie mocno zmienionym przez działalność górniczą. Znajdowała się tu kopalnia dolomitu i kamieniołom. Znajdujemy się bezpośrednio na terenie intensywnie eksploatowanym w historii poprzez górnictwo odkrywkowe, a później, które schodziło pod ziemię. I tak jak to można powiedzieć, znajdujemy się tutaj bezpośrednio na hałdzie. Na hałdzie, która była utworzona poprzez tą eksploatację tych złóż, które tutaj były, tych rudy ołowiu, rudy srebra. Później nastąpiło powoli wycofywanie się jednak tego górnictwa odkrywkowego. I z powrotem powracała szata roślinna. Najważniejszym elementem rezerwatu Seget jest mający już ponad 150 lat las bukowy. Występuje tu około 125 gatunków roślin i 40 gatunków mszaków. W nieczynnych wyrobiskach znajdujących się pod rezerwatem zlokalizowane jest największe śląskie zimowisko nietoperzy. W 2017 roku rezerwat został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest także objęty programem Natura 2000.